Cześć, jestem Sot. Chciałem Wam przedstawić nowe urządzenie firmy TC Helicon. Jest to procesor wokalno-gitarowy VoiceLife 2. Nadaje się także do beatboxu. A więc tak, sprzęt ten posiada szereg wejść, począwszy tutaj od prawej strony. Ma XLR-a na mikrofon, także ma jacka na mikrofon. Ma tu wejście gitarowe oraz wejście AUX na MP3 bądź urządzenie tego rodzaju. Można sobie na słuchawkach ćwiczyć w domu, jak ktoś ma problem z sąsiadami bądź coś takiego. Na pewno nowością są tutaj te dwa XLR-y, których nie było w 1C, które dają dużo mocniejszy sygnał, a można, jak nie ma takiej technicznej możliwości, wyjść sobie jackami sygnałem. Jest tutaj wejście digital, także jest pedał, jest komplet wejść i wyjść MIDI oraz true. I co ciekawe, jest tutaj wejście USB, które też także jest nowością i to taką dosyć przydatną ze względu na to, że można sobie wgrywać soft tutaj, a także przechwytuje sygnał z komputera i można sobie na panelu górnym, który później opiszemy, sterować głośnością dźwięku wypuszczanego z komputera. Także no jest teraz inne, bo jest zasilacz, jest cienkie wejście zasilające i też nowością jest tutaj przycisk power, czego 1 nie miała. Na pewno zmieniła się obudowa, jest dużo fajniejsza, lżejsza, bo sprzęt waży 2,3 kg. Jest wygodniejszy tutaj uchwyt do przenoszenia sprzęciku. Mamy tak, mamy przyciski One Touch tutaj, które globalnie załączamy sobie jakieś tam opcje, ale to można sobie doczytać. Przycisk Home służy na pewno do wracania z wszystkich ustawień, że jak wejdziemy sobie w edycję, no to Home'em wracamy. Tutaj jest Store do zapisywania, Wizard i Setup, no to są do kontroli tam przyciski. Zostały 4 pokrętła, które są gumowane, wygodne i dzięki temu, że w 1 one płynnie chodziły, tutaj mają taki przeskok, że no, można wyczuć łatwiej ustawienia głośności, outputu. Tutaj to wszystko się wyświetla, jak sygnał też pokazuje, ile jest sygnału, dokąd, co i jak. Tak, jest dużo czytelniejszy interfejs tego urządzenia i większy wyświetlacz, dzięki któremu jak sprzęt leży na ziemi, dużo czytelniej można działać na nim. Co jeszcze? No, po staremu zostało pokrętło do zmienienia presetów. Można to też zrobić sobie nawigacją. Presety także możemy nogą zmieniać, oczywiście tak samo jak kiedyś to się zmieniało, że zmieniamy sobie po prostu presety. Tak, jest przycisk shortcut, na który tam możemy sobie nakładać tap tempo i różne inne rzeczy. To też można sobie doczytać i ustawić. To wszystko w zakładkach się tam w menu ustawia. Jest tak jeszcze, co jest fajne. Na jeden preset możemy sobie nakładać umod, delay, reverb, FX-a, double i harmony. Double to jest po prostu daje podwójny naturalny wokal, którym śpiewamy bądź robimy beatbox, tak jakbyśmy to w 2 robili po prostu. Co jest też fajne, jest światełko, które nas informuje, że dana opcja jest załączona bądź wyłączona, co jest po prostu podczas grania koncertu, nie musimy się wczytywać jakoś wyświetlasz, tylko po prostu wiemy, że jest to załączone albo jest to wyłączone i tyle co do tego. No. Interfejs właśnie, wróćmy do interfejsu. Każdy z tych klawiszy tutaj ma zakładki porobione po prostu, którymi się poruszamy nawigacją w bok między zakładkami. Każda zakładka odpowiada właśnie za każdy klawisz. Żeby jeździć sobie w dół przełączać, no to tutaj pokrętłem sobie to zmieniamy góra-dół, a indywidualnie wszystkie te tutaj rzeczy ustawiamy sobie pokrętłami. To też tak było w 1, mniej więcej bardzo intuicyjny sprzęt. Co jeszcze z takich ciekawszych rzeczy? Na pewno gain możemy sobie poprzez przyciśnięcie przycisku reverb sobie przytrzymujemy go trochę dłużej i możemy sobie nogą zgłaśniać bądź ściszać. Tutaj nam się to wyświetla, także Phantom możemy sobie załączyć, jak ktoś ma mikrofon pojemnościowy. No i jak jest na manual, no to robimy to sobie samemu, a można sobie przełączyć na auto i samo się to po prostu dzieje.
Wychodzimy oczywiście przez naciśnięcie reverb, co jest napisane na wyświetlaczu. Co jeszcze? Jak chcemy sobie bypass załączyć, to po prostu przytrzymujemy dłużej przycisk FX i wyświetla nam się tutaj taka skala i wiemy, że mamy bypass. No i generalnie tyle, jeśli chodzi o takie opcje techniczne. Może przejdziemy do presetów, jak one brzmią. A więc tak, no sprzęt ma 205 podstawowych presetów, które są tutaj wgrane już naturalnie, ale co jest fajne, można sobie je edytować indywidualnie i zapisywać powyżej 205 presetu, czyli od 206 do 400, co nam daje 195 wolnych jakby slotów na wrzucanie sobie swoich indywidualnych opcji. No idzie sobie to fajnie wrzucać i robić z tym. A więc tak, może pokażę jeden taki podstawowy preset, który sobie tam też już trochę na początku edytowałem, no ale brzmi on tak, że ten jeden i ten sam preset, nie? To jest pierwsze ustawienie. W drugim ustawieniu... Można jeszcze zrobić to tak. To jest ten sam preset, a zobaczcie, ile jest możliwości z nim, nie? Mało tego, możemy sobie te rzeczy jeszcze załączać albo wyłączać. Na przykład wyłączymy tutaj przyciski i już jest, taki głos. Bo przez, na harmony możemy sobie ustawiać oktawę góra-dół na czterech wokalach tutaj. Generalnie jest ich 8, ale tutaj jest fajna opcja, że można to zmieniać. Przycisk double daje nam ten podwójny głos, więc jak go włączymy... To... opcja? Fajna, ja się jaram, nie? Może jeszcze pokażemy inne presety, bo jest ich mnóstwo. Są dla beatboxerów, są dla wokalistów. To, że pokazaliśmy jeden preset, nawet jest no, taka ciekawostka. Głos tutaj, to znajdziemy. Głos Elvisa. Możemy sobie śpiewać głosem Elvisa. Wracamy w lata 60, tak, jesteśmy Elvisem i śpiewamy głosem Elvisa. Beatboxerze, żeby robić Elvisem. Jest tego mnóstwo, ale jakby to chcieć pokazać, ten filmik by miał chyba z 3 godziny, więc zapraszam może na testy jakieś do sklepu. A najlepiej, jeśli ktoś jest zainteresowany, to zakupieniem tego sprzętu, to na stronie DJ Shopu można sobie go tam kupić. Co ważne, jeśli chodzi o ten sprzęt, na pewno nie zrobi sam za nas beatboxu, bo to nie o to chodzi. Trzeba umieć ten beatbox robić, ale na pewno może nam wspomóc beatbox, bo przez to, że na przykład może nam przykolorować trochę bas, co zaprezentuję. No, przykolorował, nie? Jak włączymy, to... Jak widać, fajnie działa. Jest tego tak mnóstwo, że no, nie będę tego prezentował, bo tylko żeby zasnął przy tym filmiku. Więc jak najbardziej polecam ten sprzęt, bo dostałem go na testy, a tak naprawdę sobie go od razu kupiłem, bo się nim podjarałem. I myślę, że jeśli chodzi o mnie i mój zespół, na pewno dużo wniesie nam dobrego ten sprzęt. I jeśli chodzi o wokalistów, to też jak ktoś chce nie wozić ze sobą 10 osób jako chórek, to on może także chórek zastąpić. Mało tego, jak ktoś ma gitarę i gra sobie na gitarze, to może sobie go wpiąć, tą gitarę do niego i będzie miał efekt gitarowy także w nim, bo też jest tam w środku. Więc nie tylko wokal, a także gitara. I dlatego go polecam właśnie.
A jeśli chodzi o beatbox, to mam jeszcze przyjaciół, którzy ze mną robią beatbox i może oni też pokażą jakieś opcje, jeśli chodzi o sprzęt. Mini jeździ autkiem. A linku wam pokażę. Jeśli chodzi o loopery, bo można też tworzyć muzykę za pomocą ust, można wykorzystywać urządzenia loopujące, na których można robić muzykę, nie? I brzmi ona na przykład za pomocą tego sprzętu w ten sposób. Albo tak, nie? Kawałek pyk.